kolejny odcinek Urokiego Dogiego Baby. Witam was już po raz kolejny w śnieżnych grzbietach w Spyro Reignited Trilogy. Kontynuujemy pierwszą część Spyro the Dragon, śnieżne grzbiety. Dzisiaj pierwszy odcineczek, a jeszcze dzisiaj kilka ich wleci. Mam wielką chrapkę, żeby dalej pograć. Idziemy do śnieżnych grzbietów, już krainę magów, magicznych ludziów i tak dalej zrobiliśmy pod koniec tamtego odcinka, więc już zostaje nam po prostu zrobić wszystkie poziomy dostępne z tego świata, czyli tych magików i tak dalej. 3300, 38% gry za nami, jednakże tak czy siak dłuższe levele teraz nas czekają. No i sobie lecimy do śnieżnych grzbietów. Muszę sobie przypomnieć, czy to jest ta plansza, o której myślę, która jest taka trochę niefajna. Zaraz zobaczymy zresztą. XD. Czy ja kojarzę? Tak, kojarzę. O Jezu, to będą te platformy, z których będziemy tak skakać i tak dalej. O Jesus. Ale dobra, zrobimy to. Już myślałem, że nie dam rady. Siemka. W ogóle, czy coś tutaj muszę zrobić? Śnieżne grzbiety, przewodnik, dać mi tutaj punkty umiejętności. Górskie pieczary będą dopiero. Nie, tutaj nic nie muszę zrobić. Muszę jeszcze tą twierdzę doktora Luźnego ogarnąć z tym doskonale. Nie, tutaj nic nie ma. W ogóle czas gry, godzina 21, wow. Śnieżne grzbiety, o Jezu, odbija mi się. 500, 4 smoki i jajko. No okej, już i tak mamy z ponad połowy jajek w grze. Ty sobie o tak przesuwaj to. Mi to wrażenia nie zrobi. A ty, niedźwiedź. A, wy razem idziecie. Okej, wszystko jasne. Dobra. Ej, coś mi ta kamera wciąż nie pasuje. Jakby ona nie działała. Czasem. Nie no, ona musi być aktywna. Jest Spyro na dole po prawej, za moimi tymi, się zmieniało. Ja nie czuję żadnych prawie różnic w kamerze przez to, no może o teraz leciutko. Dobra, poczekajmy, a jeszcze tutaj, a! No jeszcze oczywiście, że tutaj było. Dobra, zrób co masz zrobić, ja jeszcze raz poczekam. Wyczuję odpowiedni moment. No i gitarka. A, po tobie. Dobra, teraz was dwóch, żeby nie było... Fuck! Żeby nie było problemów. I chyba wydaje mi się, że tutaj już jest wszystko. Pyc, pyc, pyc. Tak, będą takie strasznie górzyste te poziomy teraz, ale mamy już pierwszego smoczka. Zane, co nam powiesz, stary? O, Spyro! Chyba nie boisz się tych wielkich, hałaśliwych, koszmarnych bestii? Nie. Wiadomo! Myślę, że nie. Wspaniale! Wiadomo, tak że nie. Też myślałem. No i prawidłowo, stary. Dobra. Tam my sobie zaraz polecimy. Myślę, że najpierw powinniśmy... A właśnie, tutaj z wysokości większej. Czyli tutaj jeszcze pozbierać. Już chyba po drugiej stronie nic nie ma. Nie. Nic nie ma. Teraz powinniśmy stąd właśnie polecieć tam. Czy oni się bawią w magię? Ty typie. Ach, mam cię. Tak myślałem. A oczywiście baranka sobie weźmy. Czy tutaj już wszystko? Nie wszystko. Na razie jakoś te diamenty nam w miarę łatwo idą, że tak powiem. Nie mamy problemów z szukaniem. Tak mi się wydaje. Bo wszystko znajdujemy, czyścimy. O Jezu, tu jeszcze jest troll. Jakoś tak bezproblemowo nam idą te diamenty. Znaczy zbieranie tych diamentów. Dobra, tutaj chyba wszystko. Wy takie coś robicie. Łap. Kurczę, chciałem triple killa. Trudno. Dzbany trzy głupie. No i co? I teraz na tamtą platformę, bo tutaj już wydaje mi się, że czysto. Nawet mi Sparks pokazuje, że tam dalsze są najbliższe wszystkie rzeczy. Już myślałem, że spadnie na mnie XD. Biedactwo. Ale te poziomy, tak to dobrze wygląda. Tak szanuję. Tak szanuję ten remaster. Czy ja dolecę? Dobra.
jednak doleciałem. Tak to dobrze wygląda, już walić te 30 FPS-ów, oryginały też miały tyle. Czasem mi się wydaje, że może jest więcej niż 30, chociaż to bardzo pojedyncze momenty, na przykład w menu, tak się czuję. Ale no nieważne, ja wolę cieszyć się krajobrazami, nawet taka trawa, która zakrywa niektóre te diamenty, to jest też sztos. Dobra, stąd wszystko, okej, po tych platformach będziemy latać, tam jest smog, więc myślę, że na razie naprzód polecimy. No i zostaw już stary tą platformę. Kogo uratowaliśmy? Eldrid. Ej. Dziękuję za uwolnienie mnie. Ale fajne rogi ma. A, podziękowanie typowe, okej. Fajne rogi miał. Kurczę, że też pomyśleć, że musieli robić tyle tych smoków, prawda? O, jeszcze tu jest. O, tu. Że tyle tych smoków różnych, prawda? Te wszystkie animacje i tak dalej. To się szanuje, to się ceni. Spoko, my to zaraz... a wy to kto? Dobra, double kill, okej, chciałem powiedzieć właśnie, że na jednego hita ich rozwalimy. Nie ma problemu. Czy ja czegoś tutaj nie pominąłem? Chyba wydaje mi się, że nie. Bo i tak nie mam zamiaru się za bardzo wracać. No i chyba się też nie będę wracał. Wow. Stary. Co to było? Dobra, tutaj jest taka malutka komnatka. Jak pamiętam, właśnie oni tutaj są. Ale to bezproblemowo. Wchodzimy i zabijamy. O, i fajerwerki, super. Dajcie mi dychę. Nie więcej. Ej, już mam prawie cały poziom. No, nieźle. Szybko w miarę. Ale spoko, ja się nie spieszę, absolutnie. Chcę wyczyścić grę, może być to wolniej, może być szybciej. Chcę się nacieszyć. No jak każdy z nas w sumie, prawda? Okej, zaraz na tamte platformy będę mógł polecieć. Tu chyba jest koniec poziomu, jak dobrze pamiętam. Tak myślałem. Xander, trzeci smoczek, hej! Dobra robota, Spyro! Jak tak dalej pójdzie, poznasz wszystkie sztuczki z naszej krainy! No mam nadzieję. Chociaż nie wiem, czy są jeszcze jakieś sztuczki. Zależy o czym ty do mnie gaworzysz. Ale ludzik 3. Okej, tu jest początek poziomu. Ja nie potrzebuję tutaj. To jest chyba tylko tak okienko, żeby nie wiem, dla jaj. No dobra. To pozostaje mi tylko właśnie tu już wszystko. Sparks, czy mi pokazujesz coś tam? Dobra, tam nie ma. Okej. Powiedzmy, że polecę sobie... No dobra, wolę bezpieczniej tutaj. Jajko, no tak, jeszcze jajko. Ale wolę smoczka na razie, bo on mi zapisze tutaj stan gry. Kelvin, hej! Pamiętaj, że ci niebiescy złodzieje kradną też jaja poza krainą władających magią. Tak! Zabaw, zajmę się nimi! Minimalnie się zaczynam przyzwyczaić do tego głosu Spyro, ale wciąż wolałbym oryginalny. Kurczę. A nie wiem, czy to jest ciekawostka w ogóle, czy to jest potwierdzone, ale w odświeżonej trylogii głosu Spyro użycza ta sama osoba, co w trzech oryginalnych częściach. Po tych 20, 19 i 18 latach. No nieźle. O stary, ale to jest szybcior. Jak go tu złapać? O, zatrzymał się tak na chwilę, ale już przyspieszył. Cwaniak. Oj, nie mogę wyczuć momentu. Jest! Jest! Idealnie, w dobrym momencie, bo teraz mogę się cofnąć. Znaczy, nie cofnąć, iść do przodu w sumie. I na spokojnie pozbierać resztę. Na przykład tu. Na przykład tu i pamiętać, żeby nie wypaść. Już zaraz cały poziom będzie. Już tylko zostało 26 diaksów. Nie powinno być problemu. Dobra, idealnie zostało. No i teraz pytanie, czy ja tutaj dolecę? Tak. Ale jednocześnie muszę uważać, bo muszę takie coś robić. Kamero z górnej półki. Ui, Kamero, jak ja cię kocham. Czy to jest moja pierwsza śmierć w Spyro? Chyba tak. Odpalanie. Po angielsku to jest chyba reigniting. Odpalanie.
Tak, zapisało mi tu wszystko, dobra. To już czuję, już widzę te flashbacki z tamtej serii oryginalnej. Dobra, najpierw kamera. I teraz na spokojnie. Mówiłem właśnie o tych platformach. Fuck. Dobra, dwa ostatnie skoki i możemy się ewakuować z tego poziomu. Finito. Opuść poziom, bo wolę tak wychodzić z poziomu. Poziom ukończony w 100%. Super. I to mi się bardzo podoba. Pierwszy poziom zrobiony. Powrót do władający magią. Dziwnie brzmi to po polsku wciąż. Ale może już po pierwszej części się przyzwyczaję do dwójki i trójki po polsku. Chociaż właśnie dwójka i trójka, które mają troszkę więcej tych dialogów też, bo rozmawiamy ciągle z postaciami, no to tam już te dwie części bardziej znam i tym bardziej po angielsku je bardziej ogarniam, więc... Halo, przyzwyczajenie. Dobra, na razie mam ciebie gdzieś. Idziemy sobie do Górskich Pieczarów. Przewodnik, pomóż mi tu trochę. Górskie Pieczary, spal ukryte obrazy. Spal ukryte obrazy. Coś nie przypominam sobie tych obrazów. Obrazy? Ja nie wiem. 3800. No to ładnie. Tutaj pewnie też 400 albo 500 diaksów będzie. Ja sobie próbuję przypomnieć, ale po polskich nazwach będzie trudno. Górskie Pieczary. Co to była za plansza w oryginale? Nie wiem. Ale poziomimy ogniem. Czemu Spyro tak do przodu lata? Uj, coś się stało z kamerą. What the fuck, czemu ty tak wysoko lecisz? O co z tym chodzi czasem? Może do poziomów, które potrzebuje jeszcze 2-3 sekund na naładowanie się, to jeszcze Spyro takie coś robi. Może. Dobra, ukryte będą obrazy. 503-2, już kojarzę, ten poziom będzie jaskinia, gdzie będziemy musieli na szybkość ich jechać. Ale właśnie te... to mi się bardzo nie podoba. Czy on strzela w konkretnym kierunku? Wydaje mi się, że tak. Okej. Oj, coś mi się wydaje, że tutaj na pewno potracę jakieś życie czy dwa. W jakiej kolejności tu wszystko najlepiej zrobić? Na pewno nie w tamtym kierunku, w tym musiałem iść. No dobra, czyli muszę unikać... Właśnie. Muszę unikać. Strzelę sobie jeszcze raz. To zawaliście wygląda. Widziałem koncept arty z tym poziomem. Super. Super jest. W pełnym HD. Znaczy Full HD. Znaczy pełne Full HD to jest Full HD. XD, co ja właśnie powiedziałem. Cyrus uratowany, wy tam nie słuchajcie mnie. Błagam, rozpraw się z tymi zielonymi druidami. Przestawiają wszystko, co mają w zasięgu wzroku. Dobra. Twoje życzenie zostanie spełnione. 40, już mamy połowę smoków w tej grze. Jesus. No na pewno, nie wiem, myślę, że w 10 odcinkach się zmieścimy z tą grą, chyba nie. Ops. Dobra, to wraca. I... Nie gadajcie, że od... dobra, nie od zera. No tak, posmoczek. No właśnie, czy stąd jeszcze gdzieś nie powinienem był polecieć? No pewnie, że tak. No jeszcze tutaj. No i luzik, dobrze, że to ogarnąłem, bo bym poleciał i bym musiał się wracać i w ogóle. Okej, tu mi się wydaje, że jest wszystko. Czy Sparks mi dobrze pokażesz, że faktycznie coś w dół mega jest? A ty żyjesz? A ty co? A czemu on żył? A przecież ja go zabiłem wcześniej, chyba. Dobra, Sparks mi pokaże tak, że dopiero tam są diaksy, więc podoba mi się to. Podoba mi się ten Sparks pomagający, bo w jedynce i dwójce trzeba było wcisnąć, wiecie, o te dwa, no nie? Ale to nie zawsze działało, albo praktycznie w ogóle nie działało. Dobra, stary. Bo oni tak szybko się z powrotem biorą. Timing. Jesus. No właśnie dlatego mi to wcześniej nie poszło, bo od razu ta platforma, zanim wyląduje, ona zmienia już położenie, jak go zabije. Kurczę, chciałem cztery na raz. Fuck.
tutaj nic nie będzie? Nie. Pięknie to wygląda. Tak bajkowo, tak kolorowo. Tego mi brakowało. Tu są te wróżki takie. Jak my opadniemy tutaj, to one będą nam ratowały tyłek. I to jest... O! To nie było planowane, ale spoko. Ale to mi pasuje. No co jest z tym dźwiękiem? Halo. Oj, będziemy musieli biegać sporo. Dobra, nieważne. Ajax. Ajax? Ajax? What the fuck? Nie znoszę tych robali. Gdy będę duży jak ty, całkiem je wytępię. Tymczasem pamiętaj, z turbonapędem jesteś niezniszczalny. No dziękuję bardzo za info. Też tak uważam. Na pewno będę musiał do tej jaskini iść z tym turbonapędem, jak to mówi pan drogi. Co ja właśnie robię? To sterowanie jest śmieszne czasem. Przede wszystkim jeszcze pozbierajmy wszystko tu. Mamy dopiero 121. To jest malutko. Ten turbonapęd na pewno nam się przyda bardzo. No i najważniejsze, nie tracimy tutaj żyć. I jajko będzie. Kolejne jajuszko już będzie do kolekcji. Za niedługo już je wszystkie będziemy mieć. Strasznie szybko. Pek, pek, pek. No nie, no takie... O, ty mały bydlaku. Ale nie chcę z tobą się tak ganiać, bo to jest za trudne. Ej, z tą skrętnością to będzie za trudne, absolutnie. Ja, jak to rozegrać? Dobra, jakkolwiek udało mi się to. Kurczę, ile już jajek? 9. Nie pamiętam, ile jest ich w grze dokładnie, chyba 12? Mogę się mylić, albo 11. Ale ich się nie zbiera do końca gry. Jakoś właśnie po połowie gry już wszystkie będziemy je mieć. Dobra, ta część planszy zrobiona, możemy sobie psiup, sobie zlecieć. I wróżki będą nas atakowały, ratowały. No i teraz pytanie. Może teraz tutaj. O tak, to jest koniec poziomu, przypomniałem sobie. No to na luzie. Cedryk. No siemka. Spróbuj połączyć turbonapęd ze skokiem i szybowaniem, by porządnie zbadać górskie pieczary. Dzięki wielkie. Właśnie, gdzie te obrazy są jeszcze? O kurczę. Dobra, byleby nie wpaść do powrotu. Obrazy. Wait, wait, wait. Jeszcze muszę tu zobaczyć, czy tutaj nie ma obrazów jakiś. Jest jeden obraz. Widzę cię. Przewodnik, pomóż. Spal ukryte obrazy. No, pytanie, jak bardzo one są ukryte. Tego ja nie wiem. Dobra, teraz gdzie dalej mogę sobie polecieć? Mogę tym polecieć... Na przykład... Tutaj! Op. Tylko ciekawe, czy mi się tutaj mogła przydać ta super prędkość. Chyba nie. Okej, okay, kółeczko zrobione, to też już mogę stąd lecieć. Czyli kolejny kawałek planszy, okej. Okay. No i tutaj jeszcze tak w prawo, na pewno, ten most i tak dalej. Jakoś tutaj się trzeba było wybić, jak pamiętam, albo w prawo. Dobra, najpierw... No dobra, już teraz pójdę z tym. O, dobra, może i nie. Najpierw tutaj, okej? Okej. A, to były trzy, plus. Ile będzie hajsu. Jakie hajsy fajne. Podoba mi się to. Czy tutaj czegoś nie było? Coś za podejrzanie to wygląda. Czy tego się nie dało rozwalić? No okej. Nieważne. Ale ważne jest... O Jezu, jajcarz. Ale na pewno którą ścianę się dało rozwalić. Tak. Ale starczy taki leciutki wbieg, patrzcie. Taka leciutka szarża i jest już to rozwalone. Albo się tutaj rozwalało, ale też obrazów żadnych nie widzę. No to jeszcze pan jajcarz. Chodź, bro. O Jezu. Ta skrętność Spyro jest... Chyba może to przez to, że w jedynce tak było. Już mi się coś zgadza. W jedynce właśnie taki Spyro był inaczej skrętny niż w dwójce i trójce. No bo patrzcie, jak ja skręcam czasem.
Fuck, ja już myślałem, że nie trafię go. Już myślałem. W jedynce pokazywało, ile jest dokładnie jajek w grze. Więc teraz nie wiem, czy mam wszystkie, czy jeszcze mi jakieś brakuje. Czy tutaj wszystko jest? A wydaje się, że tak. Sparks w razie pomóż. Tutaj? Nie, tu jest wszystko, okej. To teraz pytanie, co dalej? Jakoś musiałem... Dobra, spróbuję właśnie do tamtych dwóch drzwi, do tych dwóch bram. Tamto na moście i na prawo od mostu. Wbiec i zobaczyć, czy to coś da. O Jezu, miałem tu wbiec. A, to jeszcze raz, dwie próby. XD. Próbujemy. Czas nas nie goni. Jest już 21 minut, ale luz. Nie patrzę na to. To jest czasem fajne, że nie pamiętam niektórych rzeczy. Okej, czyli to też nie tu. I próbuję je właśnie ogarnąć. Jak to trzeba było iść? Jak to się rozwalało całość? No to muszę... Fuck! Nie. Coś mi tu nie gra. Coś mi zaczyna tu nie grać. Dobra, może ten fakt zostawmy na sam koniec. Na razie jeszcze tą jaskinię ogarnijmy. Czemu ja w prawo nie mogłem biec? Czyżby ta pajęczyna? Nie. Ojojoj. No nieważne. Tu w górę mogę iść, tu jeszcze w dół. Co tu jest jeszcze na górze? Co to było na górze? Czy też te głupie... Tak, też są. Fuck you! Kurde. Jak mu teraz tak uciec? A no tak! Ona mi da ogień! No elo. Czy ja będę miał ileś czasu? Tak, będę miał. Dobra, zbadajmy sobie tu wszystko. Ja chcę jeszcze raz do ciebie ewentualnie. No daj mi tego całusa. Typiaro, halo. Czyli tu wszystko. W ogóle jak tam sytuacja? Prawie wszystkie diaksy. Wszystkie smoki i wszystkie jaja. To tak naprawdę diaksy zostały. Dobra. O Jezu, kamero! No, o halo! Ono chyba jaja sobie ktoś robi. A to już wszyscy. I powaga? A tu na dół jeszcze, nie? Tu jeszcze na dół będzie. Fuck. Potrzebny mi Sparks, autentycznie. A Sparks mi nawet nie pokaże, gdzie diament, bo... No na przykład, nie mam Sparksa. Kurde. Co się dzieje z tą kamerą czasem? Jesus. No pff. Kamera jest odjazdowa. Tu w dół. I tu na dół, błagam. A on skąd? No z jakiej pory on się tam pojawił? Nawet się nie spodziewałem go. Ale jajca. No... O co chodziło z nim? No dobra, ale jest pełen Sparks chociaż. Czy znowu muszę... O Jezu, znowu ich muszę rozwalać, tak? No dobra, ale przebiegniemy do naszej wróżki i... Spróbujmy. A może i tego sobie od razu rozwalę? Buty! Jestem mądry. Ej, ale to mi się udało. W pytkę jasno. Co ja zrobiłem najlepszego? Gdzie ty jesteś w ogóle? Tu cię nie ma.
Okej, nic ode mnie nie będziesz chciał. Bo ty zgliczowany tam jesteś. I patrzcie, on jest zgliczowany. Tu nie ma, nad nami są. No patrzcie, on się nie ruszy. A nie ruszy się. Okej. Oj, będzie ciężko tam teraz wrócić. XD, co ty robisz, typie? Dobra, udało się. To jeszcze teraz tak górą trzeba przejść. Bo diamentowo to nam 20 brakuje tylko. A może to nie w tym poziomie się niszczyło? O! O, ty dzbanie! Tamte ściany może nie w tym poziomie. Dobra, idę w różeczki. Udało się, dobra. Czyli już mi się wydaje, że tylko tych muszę rozwalić za to diaksy i wtedy spaduwa. Szybko, szybko, szybko. A ty gdzie? A wy dopiero tam? Ile już mam? Brakuje mi wciąż 20. Jesus! No ja nawet nie chcę super szybkością na nich biegać, ja chcę tą wróżką. Sobie to pozbieram, bo to zawsze jakieś żyćko. Kurde! Nie pamiętałem, że to takie trudne. Prawie rok nie grałem, już tak zapomniałem. Dobra, cały mnie ile ty chcesz. W nos. Cały mnie w nos. O Jezu, gdzie ja biegnę? Ja tylko... czas tracę. Pewnie dzbanie i po prostu powinienem, wiecie. Piątak. Kolejny piątak. I co, jeszcze dycha? Z tamtych. Dobra. Super szybkość i finito. To już na bank tylko ci dwaj zostali. No bo nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Muszę tych dwóch rozwalić. Błagam, żeby w nich wbiec po prostu. Jak nie naraz, to na dwa razy. A jeszcze te obrazy trzeba było ogarnąć. Jest zrobione. Arachnofobia, elo. Brązowe trofeum. Dobra, a te obrazy? To gdzie one w ogóle będą? Ukryte do tego. Co tutaj skacze? A, pewnie te. Tam jest ta wróżka. Dobra, poszukajmy jeszcze tych obrazów tak na szybko. O mój Boże. O Jezu, udało się. Coś mi się kręci, jakby to było tu. Okej. Okej, dobrze zauważyłem. Bez kitu. Nigdy tego nie zrobiłem, a mi się udało. Już nie będę wskakiwał na tamto. Po prostu wyjdźmy. Zrobiliśmy ten poziom. O kurde. Ej, to na razie robimy wszystko bardzo dobrze. Nie licząc właśnie tego doktora. Z tym doskonale. Doskonałe, doskonale. 4300, to już jest coś. No już ładny progres, za niedługo połowa gry, tak myślę. Kurde, dobrze nam idzie. Mamy prawie 30 minut ludziska, to oznacza jedno. Kończymy odcinek, tak więc to był piąty, za niedługo będzie szósty i tak dalej. Dzisiaj sporo będzie filmików. Więc jeżeli wam się spodobało, komentarz, łapeczka, opinia, cokolwiek, subskrybujcie, by było więcej. Trzymajcie się. Hej, hej.